Siemanko, dzisiaj na tapecie DT 125 LC. Kiedyś byłem jego właścicielem, obecnie nie jestem, ale mam jeszcze kontakt z obecnym właścicielem i przyjechało moto na. Właściwie ja przyjechałem do klienta i robimy serwis. Do wymiany będzie parę części. W dzisiejszym odcinku będzie wymiana łożysk i uszczelniaczy w przednim kole. Tutaj mam zamówionych parę części. Tu są łożyska do kół przód, tył. Klocki będą zmieniane, może nie dzisiaj, ale też uszczelniacze w amortyzatorach. Tutaj te mieszki przeciwpyłowe tak samo. Także to wszystko będzie na odcinkach, ale dzisiaj skupimy się na wymianie łożysk. Jakby kogoś ciekawiło, jak to się kształtuje cenowo, takie kupowanie oryginałków, no to tu są pozycje niektóre. Tak to wygląda mniej więcej. Można sobie to sprawdzić na stronie. Nie ma z tym żadnego problemu, bo te ceny też wiadomo w dzisiejszych czasach mogą się zmieniać, także można sobie to tam śledzić. No ale tak to mniej więcej wygląda. Tanio nie jest, ale motocykl ma prawie 40 lat, wszystko jest w oryginale, chyba z wyjątkiem linki prędkościomierza, która była wymieniona na używkę. A tak to wszystko jest w oryginale, no i sami widzicie, że te oryginalne części to no jakoś jest tego, także jeśli ma się jakieś tam poważne plany związane z motocyklem, z konkretną sztuką, to warto po prostu dołożyć i żeby to latało. Od czego zacznę? To od wyjęcia tej osi. Ona tutaj ma takie zabezpieczenie. To trzeba go tutaj poodginać. Tyk do dołu. O, prostujemy sobie to. I do góry. A tu jest jeszcze jedno. Opa. Sorry, że się tak grzebie, ale to jest taka robota jedną ręką. Ej, dobra, i teraz sobie to wysuwamy do góry. Warto sobie tutaj sprawdzić, żeby się z tym wycięciem to zabezpieczenie tutaj pokrywało, bo tutaj jak widać troszkę się chyba nakrętka przekręciła i blokuje mi swobodne wysunięcie tej zawleczki. Ja sobie to odkręcę. Tu na wulkanizacji chyba ktoś to tak wypierdzielił, że obrócenie tej nakrętki graniczy z cudem. Także tutaj sobie trochę pomogę młoteczkiem. Powinno mi już to wyjść. Ok. Dobra. I teraz odkręcamy to. Wypierdzielone. O, to jest to. Dobra, dźwignia i powinno to pójść. Aha, tu mi się kręci, czyli trzeba tu jeszcze przyblokować. Dobra, mam to poluzowane. Powinno to już ładnie pójść. Nie ma tak zrobić sobie stanowisko pracy nad kratką wentylacyjną. Może nie wpadnie, chociaż takie rozwiązanie to jest proszenie się o problemy. To już nam się swobodnie obraca, czyli teraz jakiś gumowy młotek albo drewniany, a może pójdzie lekko. Dobra, i teraz pasowałbym sobie to kółko ustawić tak, by się nam tu nic nie ukosowało i powinno nam to pójść. Żeby koło swobodnie wyszło, tutaj musimy ściągnąć tą osłonę. Ona ma tutaj takie śrubeczki na taki potężny klucz płaski. Klucz płaski, co ja mówię, śrubokręt. I
i sobie to odkręcamy. Słona odkręcona, wyciągamy sobie ją do góry, uważając, żeby tamten element, tutaj on jest na takim elastycznym połączeniu, coś a la zawias, żeby się to nie urwało przy wyciąganiu. Osłonka zdemontowana. Tu była jeszcze taka opaska do zdjęcia, coś na zasadzie trytytki, takie coś. Tutaj jest ten element, co mówiłem, on już tutaj się ledwo dynda, także zrobię sobie to na takim zawiasie z drucików niewidocznych, cienkich. Już temat ogarnięty, można wyjąć ośkę i wyjąć koło. O, mamy ją. Ośka na bok, by się nie brudziła. Tutaj sobie wyciągamy te elementy, ustawiamy w kolejności, żeby się nam to już później nie myliło. Opa. No jak to wygląda? Dobrze wygląda. Delikatnie trzeba zdemontować ślimak, czyli tą przekładnię kątową do licznika, włożyć sobie gdzieś na bok i można wyjechać kołem. Dobra. I naszym oczom ukazuje się taki widok. Tu jest uszczelniacz i łożysko. Teraz szykujemy sobie coś do demontażu. Mogą to być na przykład duże, grube śrubokręty albo jakieś coś w rodzaju łyżek do opon, żeby się tu zmieściło i zdemontować ten stary uszczelniacz. Sobie włożę taką podkładkę. Tu śrubokrętem spróbuję to podnieść. Przy jedną ręką to, czy to trochę trudne, ale na pewno nie niemożliwe. Dobra. O, i mamy go. Udało się nawet jedną ręką. I co? Tak wygląda uszczelniacz. Powiem wam, że jak na prawie 40 lat. Wygląda bardzo dobrze. Pytanie tylko, czy uszczelnia. No, jestem pod wrażeniem. Tutaj tą powierzchnię wewnątrz, gdzie stykał się simmering, zewnętrzną swoją powierzchnią, wyczyściłem szmatką, żeby to było czyste, bo ten brud, który by tu był, blokowałby wyjście tego łożyska później. Dlatego to jest oczyszczone. Do wyjęcia użyję sobie jednego elementu z tego zestawu. To jest zestaw ściągaczy bezładnościowych. To się tu wkłada, skręca i to się tu rozszerza, ta końcówka. I ona tam szczelnie ma wypełnić to łożysko. Później się dokręca przedłużkę i się to wyciąga. Zaraz to pokażę zresztą. Tak wygląda taki ściągacz. Tym się przesuwa i się uderza, żeby to wyszło. Tam jest to rozszerzone. Na razie jest jeszcze po skosie, z tego tytułu, że między łożyskami jest tulejka dystansowa. I jej wewnętrzna średnica jest mniej więcej taka jak i łożysk, dlatego jest problem, żeby to idealnie tam włożyć. Ale w pierwszej fazie można tak zukosować delikatnie i wyjąć to łożysko tam powiedzmy z milimetr dwa i wtedy poprawić ten przyrząd do demontażu i powinno nam to wyjść. Ja to jeszcze gazem podgrzeję, żeby się ładnie aluminium rozszerzyło, żeby tutaj tych powierzchni styku łożyska, żeby ich nie wypracowywać, to powinno się nam rozejść pod wpływem temperatury, ładnie na łożysko wyjdzie wtedy. Grzejemy to do około 120 stopni. 100 stopni jak jest, to jest tak, że jak się położy krople wody, to ona się gotuje, nie? Jak to woda ma przy 100 stopniach. No i wtedy... Zobaczcie. Opa! I wyszło. Bez użycia siły. To delikatne tylko takie podciąganie. Nie ma tu walki jakimiś młotami czy czymś. Tak to działa.
dymek leci ze smaru z łożyska. Łożysko na bok, robimy drugą stronę. Zanim zabierzemy się za drugą stronę, warto sobie wyjąć tą tulejkę, żeby ona się nam tam gdzieś... Ja sobie założyłem śrubokręt, żeby ona mi się tam gdzieś nie wysypała i jak to, że może być w smarze, żeby gdzieś nie wpadła w piach. Także sobie ją zdemontowałem, tu jest i teraz robimy drugą stronę. Z tego co widać, albo i nie, gdzie ta ostrość? Na łożysku jest sygnaturka Koyo Japan. Zaraz zobaczymy w opakowaniu, czy takie były fabryczne łożyska, czy być może ktoś tu już zaglądał. Analogicznie postępujemy z drugą stroną. Jak się już to nagrzeje, zakładamy przyrządzik i wystukujemy. Jak widać, jeszcze czuć opór, także jeszcze podgrzeje. Teraz sobie sprawdzę na schemacie, bo zamawiałem łożyska na koło przód i na koło tył. Teraz sobie sprawdzę na schemacie, które tu mają być, żeby ich nie pomylić. Wydaje mi się, że to będą te z końcówką 0,5, ale to jeszcze sobie sprawdzę na schemacie. Wygląda na to, w sprawdzeniu, że to będą te części. Te łożyska i ten uszczelniacz. Łożyska naprzód są takie same, przynajmniej z oznaczeń tak wynika. I co? Ponownie sobie to podgrzeję. Włożę łożysko, jedno, drugie. Później jak wystygnie, wcisnę uszczelniacz. Po przyjrzeniu się wychodzi na to, że łożyska mogły być albo oryginalne od nowości, albo zmieniane na oryginał z serwisu, bo są identyczne. Mają te same sygnaturki, wszystko wygląda tak samo. Powtórnie sobie grzeję tutaj to miejsce osadzenia łożyska. Ono zwiększy swoją średnicę i bez jakiejś wielkiej walki powinno się to udać wsunąć. Niektórzy to biją młotkami, ale to jest zły pomysł, gdyż kulki odciskują się na bieżni i takie łożysko bardzo szybko się zużyje. Powinno ono być zamontowane bez użycia jakiejkolwiek siły. Dymek leci. To nowe łożysko założyłem sobie na ten przyrząd do ściągania, żeby mieć tu jakąś kontrolę nad tym, co tu się wyprawia. Opa! I tak to wchodzi. Teraz pozostawiam to na jakiś czas, żeby sobie to ostygło. Wtedy piasta się zaciśnie na łożysku i wtedy będę mógł spokojnie zdemontować sobie przyrząd. Dorzucimy trochę smaru. Kto smaruje, ten jedzie. Na dodatek sobie zbiorę, żeby nie przeszkadzał przy zakładaniu uszczelniacza. No i tak to wygląda z tej strony. Robimy drugą teraz. I tak na smarowaną tulejkę włożę sobie teraz tam do środka. Jest na swoim miejscu. Teraz można przystąpić do montażu drugiego łożyska. No i dobra. Mamy to. Ciach. Jakby ktoś pytał, czy
Czy ma jakieś znaczenie zamontowanie tych łożysk? Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek zamontowane były napisem do zewnątrz, czytelną stroną. Do zamocowania został nowy uszczelniacz. Teraz sobie go wyjmiemy. Tak się oto prezentuje. Zobaczymy sobie jeszcze sygnaturki, co my tu mamy. Jak widać na zdjęciach, wygląda, że wszystko się zgadza, wszystko jest to samo, te same sygnaturki. Wygląda na to, że producent się nie zmienił przez tyle lat. Tu można sobie ten środek posmarować, żeby guma nie tarła po gołym metalu. To smaruje, ten jedzie. Nowy uszczelniacz jeżdża na swoje miejsce. Tutaj mam z tego zestawu, taką sobie wykorzystam końcówkę i za jej pośrednictwem sobie to popchnę na miejsce. O, elegancko. Tak to wygląda, można składać. Na końcówkę od śrubokręta wkładam sobie trochę smaru. Smaruję tam wszystko w środku, żeby nie korodowało. Ok, dodatkowo jeszcze można tutaj nasmarować ślimak, tą przykładnię kątową, która napędza prędkościomierz. Po wyczyszczeniu ślimaka okazuje się, że mam tu w środku uszczelniacz. Dziwne trochę rozwiązanie, bo to się tutaj pracuje po piaście w sumie. To tak nieprzemyślane to jest moim zdaniem trochę. Ja bym to inaczej rozwiązał, gdybym był konstruktorem. I co? Nie mam tego uszczelniacza. Będę go musiał zamówić. Znaczy musiał. No chciałbym go wymienić. Może przy następnej okazji, jak będzie robione amortyzatory, jak będą uszczelniane, to myślę, że to domówimy i się to po prostu wymieni. A na razie to napcham tutaj dużo smaru do środka. Tak samo tutaj posmaruję, żeby simmering pracował po tłustym. Smaru naładowane, aż kipi. Tu też po brzegu jest dołożone. Smar dobrze dawać łożyskowi, żeby był wodoodporny, bo podobno nie każdy wodoodporny jest. Nowy uszczelniacz, tu nasmarowane. Elegancko teraz ładnie trzyma do tego stopnia, że w zasadzie przy wkładaniu koła nie powinno to w ogóle wypaść. Kółeczko zmontowane, wszystko ładnie, pięknie działa. Przy okazji zauważyłem, że nie działa licznik, coś pstryka w lince. Trzeba sprawdzić, czy się u góry wypięła przy liczniku, czy się po prostu urwała znowu. Już taka przypadłość była. Tutaj jak obserwuję, to jest taki dekielek. Ja bym tutaj zrobił tak, że taką małą sprężynkę tu założył, żeby ten dekielek był tu jakoś tak bardziej zbliżany do tego, żeby on się tu nie odsuwał. Niby tam jest simmering, ale to chyba jest takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby tu się do tego simmeringu bezpośrednio nic nie dostawało. Także to działa. Jednego klocka nie włożyłem, bo klocki będą zmieniane w przyszłości, bliskiej dosyć, nie będzie jeżdżone na razie, a było mi łatwiej koło włożyć. Zawleczkę włożyłem tym razem w ten sposób, bo jakoś mam wrażenie, że lepiej tu wchodzi w to wycięcie, będzie lepiej zabezpieczać. No i co? I tyle. Fajnie to chodzi. Części oryginalne, wszystko ładnie pasuje, jak klocki Lego. Miejmy nadzieję, że będzie działać kolejne 40 lat. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!